Witam serdecznie, dzisiaj takie luźne i subiektywne wideo na temat top 10 altcoinów z czołówki, czyli miejsca od 1 do 10, z pominięciem oczywiście stabli, które ocenimy w skali od S do F. Lista jest tylko i wyłącznie moją opinią, więc nie musicie tutaj poniższych projektów oceniać tak samo. Pamiętajcie, by zawsze robić własny research. Tymczasem zostawiamy suba, łapkę w górę i lecimy z tematem. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was się ze mną zgodzi. Zaczynamy rzecz jasna od bitcoina, bo bez bitcoina nie byłoby całego rynku krypto. BTC nie jest co prawda szybki czy skalowalny, ale znakomicie spełnia rolę do jakiej został stworzony, a w zasadzie to jest chyba najważniejsze. Część osób ocenia bitcoina negatywnie, no bo nie rozumie tego, że bitcoin wcale nie musi być wydajny. W każdym razie jest to... Em... Projekt zdecentralizowany, co prawda mało ekologiczny, ale jednak długie lata tutaj udowodniły, że algorytm taki, jaki jest, się sprawdza. Nie może być innej noty niż najwyższa z możliwych, choć, tak jak mówiłem, za ten brak ekologiczności powiedzmy tutaj możemy dać malutkiego minusa. Tak czy inaczej, końcowa ocena S. Lecimy dalej. Następna rzecz jasna będzie Ether. Podobnie jak w przypadku Bitcoina, tutaj także mamy ETF-y. Ethereum jednak służy zupełnie innym celom i swoje zadania wykonuje nieco gorzej, w związku z czym pod pewnymi kryteriami będę troszkę bardziej surowy. Brakuje tutaj przede wszystkim wydajności i opłacalności, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to blockchain poprzedniej generacji, niemniej jednak sam sentyment rynku nie czyni z łańcucha optymalnego wyboru. Są przecież l 1 nowej generacji, które stanowią dla Ethereum dobrą alternatywę. Ether bronią jednak ETF-y, DAPsy, skala przedsięwzięcia i potężny ekosystem. W mojej ocenie będzie to B. Dalej mamy. BNB, czyli kryptowalutę, której kapitalizacja wisi na obecnym poziomie tylko i wyłącznie ze względu na złą prasę, pomijając ten fakt BNB ma wsparcie największej giełdy na świecie, drugi największy ekosystem na rynku, a sama sieć L1 jest tania, szybka i skalowalna. Do tego oczywiście ma swoją własną L2 opartą na optymizmowym OP stack która to jest kompatybilna z EVM plus wiele innych use case'ów. Jeżeli chodzi o produkty finansowe spod szyldu Binance, m.in. pool launchpady, airdropy i tym podobne, bo długo by tutaj wymieniać, oczywiście, jak już mówiłem, jeden z najprężniej rozwijających się ekosystemów dla mnie jeden z najbardziej kompleksowych projektów stop 10, ocena S, bo tak naprawdę trudno tutaj o większe minusy poza oczywiście wspomnianą nagonką medialną. Lecimy dalej, a więc Solana. Jak wiecie, Solany posiadam dość dużo, jednak nie mogę być z tego powodu stronniczy. Solana jest bardzo szybka, bardzo tania, ma ogromny potencjał do tego, by w przyszłości rozwinąć jeszcze mocny ekosystem. Jest to blockchain następnej generacji. Póki co jest to jedna z najchętniej używanych i najczęściej wybieranych sieci dostępnych na rynku. Bez wątpienia wróży to dobrze, jednak solidnych projektów na Solanie jest póki co bardzo mało. Głównie są to memy. Kolejnym minusem jest to, że sieci jest względnie awaryjna, choć dzisiaj wynika to już przede wszystkim z absurdalnej ilości transakcji, i nie można być moim zdaniem zanadto surowym co do tego. bo Łatwo o stabilność sieci, gdy nikt z niej nie korzysta, co innego, gdy poddawana jest ona sytuacjom stresowym. Także gwarantuję wam, że trzy L1 na rynku pewnie miałaby problemy, gdyby tam był taki wolumen jak na Solani i taka ilość transakcji jak na Solanie do przetworzenia. Także co mogę powiedzieć, tak czy inaczej, Solana według mnie ma wszystko, czego trzeba, aby ją w przyszłości dopracować, natomiast konkurencyjne rozwiązania wymagają pracy także na wielu innych polach. W przypadku których Solana wypada świetnie, do tego mówimy o projekcie wzbudzającym aktualnie chyba największe zainteresowanie na rynku: Solanie przyznam ocenę A. XRP tutaj wiele zależy od CEQ, z kolei spekulacyjna wartość i ambitne prognozy dla XRP są warunkowane głównie wsparciem instytucji państwowych, finansowych, banków itd. Sam projekt ma generalnie dużą i niebyle jaką konkurencję od Swift'a po stablecoiny i przy obecnej aktywności deweloperskiej, plus w obecnej sytuacji, gdzie sprawa XRP pozostaje taka nieco zawieszona w czasie, nie mogę ocenić tego projektu inaczej niż oceniając to, co mamy na ten moment, a więc ocena C. Dogecoin. Memcoin jak każdy inny w przeciwieństwie do Shiba bez większej wartości użytkowej, zarówno jeżeli mowa o tokenie, jak i o samym projekcie. Projekt, którego wycena opiera się na spekulacjach na, na temat kolejnych ruchów Ilona Maska i silnej marce budowanej przez lata. Pozycja wśród Memcoinów dość mocna, jednakże na ten moment jest to po prostu Mem i należy mieć tego świadomość. Oczywiście wchodzą w grę tutaj różne duże rzeczy na horyzoncie, w związku z czym, no, w zależności od tego, czy te rzeczy dojdą do skutku czy też nie, no to na pewno ta ocena mogłaby ulec zmianie na ten moment ocena D. Toncoin, Toncoin to projekt, który możecie kojarzyć z Telegramem. Sama sieć jest szybka, tania i skalowalna, a produktów jest tutaj mnóstwo: od bridge y przez portfele, domeny, staking, nagrody, wiele innych rzeczy. Także dodatkowo jest to jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie i dynamicznie rozwijających się nowych ekosystemów, który przyciąga coraz więcej programistów jak mówię, w niedługim czasie od swojej premiery głównie ze względu na to, że na sieci Ton działa się dość łatwo. Mamy tutaj znaną markę, a przykładowo własny Token można sobie stworzyć na tonie w przeciągu zaledwie kilku minut, także ocena końcowa B. Dalej mamy Cardano, czyli projekt stworzony jako konkurencja dla Ethereum. W praktyce jednak nie ma tu zbyt wiele z konkurencji, bo Cardano moim zdaniem ma swoje najlepsze lata już za sobą, a za całą tą absurdalnie dużą kapitalizacją nie stoi nic więcej poza fanatyzmem społeczności. Niski TVL, znikoma ilość protokołów, trochę za mało by stanowić konkurencję dla Ethereum, natomiast CEO najwyraźniej ma wystarczająco dużo czasu, by namiętnie komentować różne rzeczy w mediach społecznościowych. Ewidentnie f także akysz przepadni Lecimy dalej. Ja tutaj poprzestawiałem kolejność tych ikonek. Na liście mamy e, Shiba Inu, a więc kolejny Memcoin Stop 10. Do tego Shibarium, Shiba słab Metaverse. Kilka pomniejszych tokenów powiązanych z Shibą. Mówię tutaj m.in. o Bone i Budujący się stopniowo ekosystem. Do tego dość niska w porównaniu z Dogem kapitalizacja. Mówi się, że każdy milioner ma w swoim portfelu Shiba Inu, jest to taka ulubiona maskotka ludzi bogatych. Tak czy inaczej, Mem to Mem, i choć częściowo biorę to pod uwagę, to jednak przy przy ocenianiu po części mam te informacje z tyłu głowy, ocena końcowa C no i ostatni na mojej liście AVAX o AVAXie na kanale było już mówione więc nie będę się rozgadywał, sieć szybka skalowalna i tania na tyle by móc z niej korzystać, sam ekosystem dość mocny z tendencją do dalszego rozwoju kilka bullish newsów na obecny cykl i dość mocna pozycja na rynku, jest to taki solidny solidniaczek, jest solidnie ale jako że bierzemy pod uwagę całokształt kształt to ocena B jak już mówiłem, są to tylko i wyłącznie moje opinie, także każdy ma tutaj swoją, każdy ma swoich faworytów, każdy ocenia te projekty po swojemu, widzi w nich coś innego, także tutaj za zalecam, żebyście powściągnęli swoje emocje. Brałem pod uwagę cały kształt wymienionych projektów, memy oceniałem jak memy, czyli biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, ale też nie chciałem tutaj przeceniać ich wartości na tle AVAXa czy BNB. W każdym razie starałem się, żeby było to możliwie najbardziej obiektywne, o ile może być to obiektywne, jeżeli weźmiemy pod uwagę różne projekty, w tym sensie, że oceniamy tutaj jednocześnie chociażby L1, jak i memcoiny. Także no to jest dosyć trudne zadanie. Starałem się tutaj znaleźć taki złoty środek. W każdym razie film nie jest poradą finansową, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jeżeli chcecie ciąg dalszy, to dajcie mi znać pod filmem. Oczywiście nie zapomnijcie napisać jak u Was wyglądałaby ta lista, oczywiście biorąc pod uwagę tylko te projekty, które tutaj omówiłem. Do usłyszenia. Cześć!